Maryja według Biblii. Izajasza 42, werset 8. Ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam swojej czci nikomu, ani mojej chwały bałwanom. Wybacz, Boże, że bracia nasi przypisują Marii, Matce Jezusa, właściwości, których nie posiada. Uważają ją za niepokalaną, to znaczy bez grzechu. Biblia zaś mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jedynie Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Uważają, że Pan Bóg z ciałem zabrał Marię do nieba. Gdyby tak było, Biblia z pewnością doniosłaby o tym. Nazywają ją Matką Bożą, Bogu Rodzicą. Biblia zaś nie wspomina o takich tytułach Maryi. Biblia mówi o Maryi, błogosławionaś Ty między niewiastami. Nazywają ją pośredniczką, orędowniczką, odkupicielką, królową. Funkcje te wyłącznie przysługują Panu Jezusowi. Proszę Cię, Boże, żeby stworzenie nie przysłaniało Stworzyciela, Odkupiciela, Zbawiciela, samego Boga. Amen.